Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeśli dobrze liczę, to oficjalnie chyba 8. To zagrajmy w Dark Souls Remastered. Witam się z wami nie przed ogniskiem, a w miejscu, gdzie walczyliśmy z demonem Caprą pod koniec odcinka, dlatego że ogarnąłem, że tutaj jest zejście niżej. I tam dalej będzie, gdzie będą gdzieś drzwi, które będę mógł otworzyć kluczem, który zdobyłem od tamtego demona. Piwnicy wieży strażniczej. Okej, to nie ten klucz, ten. Ale tamtego też nie sprawdzałem. Klucz do głębin. Wygnańcy z miasta nieumarłych starają się przetrwać w głębinach. Wilgotnej noże, do której nie dociera słońce. Prawie połowa głębin tworzy niebezpieczny, zatopiony labirynt. I klucz do piwnicy wieży strażniczej. Piwnica wieży strażniczej to kamienna cela. Podobno przybywa tam bohater przemieniony w pustego, został zamieniony zamknięty tam przez bliskiego przyjaciela. Oczywiście dla jego własnego dobra. Aha, nie, dobra, to jest ten. To jest klucz, którym otworzyliśmy sobie przejście do Hawla. Też a propos, wykupiłem sobie tutaj te spele. Coś kupiłem sobie tego spela, bo to jest w sumie jedyne, co tamten gość miał na podorędziu. Jedyne zaklęcie. Opis chyba wam pokazywałem, ale na wszelki wypadek też wam go pokazuję. Podlewelowałem się troszeczkę. Jeśli dobrze pamiętam, to podbiłem troszeczkę siłę, inteligencję i wytrzymałość, ale w sumie wy sobie możecie sami to porównać. Wydropiłem przed chwilą z bandyty jego nożyk. Krótki, jednosieczny miecz, ulubiona broń złodziei bandytów. Nie da się im co prawda wykonać skutecznego pchnięcia, ale z trafieniami krytycznymi, na przykład backstabem lub ripostą, radzi sobie całkiem nieźle. I, co jest fajniejsze od tego sztyletu, jest tak samo szybki, jest tak samo wytrzymały, jest dwa razy cięższy od sztyletu, ale nóż bandyty nabija 300 punktów krwawienia. I nie wiem, czy to jest krwawienie tylko na backstaby i riposty, czy nawet podczas zwykłych ataków, to jeszcze będę musiał przetestować. Ale jest to coś, co z chęcią bym wypróbował. Tutaj nic nie było nowego. Przed chwilą wydropiłem też jakieś trykoty. Trykoty. O, trykoty pustego żołnierza. Rajtuzy pustych złodziei wyciszają hałas i pomagają kryć się w cieniu. Ciekawe jak bardzo. Wyciszają. Wykupiłem sobie też pierścień krwawego ukąszenia i kilka pierścieni ofiary. No, byłem krótko na tyle, na ile było mnie stać, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Prawie okrągłą liczbę, prawie 10, ale niestety bądź nie tylko 10, tylko 9 mam. Aha! Nie ma tak! Już mnie chciał zaś skubanie z odtylca. Kurde, nie wiem, czy sobie nie wrócę do włóczni na czas eksploracji. Ale kto wie. O, klucz do głębin, dobra. Czyli tam progresujemy fabułę. Okej, że jakbyś byłem w stanie sięgnąć przez tę kratę, to jestem aż zdziwiony. W sensie, okej, no dobra. To była tylko dusza, ale jakbym mógł sam wyciągnąć na przykład jakiś miecz, to bym się troszkę zdziwił. Kto mnie tu chce uszczelić? Jakiś frajer. Ale jakby oni dropili strzały, których używają, to bym się nawet nie obraził, nie? Wow, ale ciemnica. Jak to rozmawiaj? Ale z kim? Jezu! Okej, kolejny nieumarły merchant. Pogadamy jeszcze? We have water, moss, moisture, these nice iron bars. I like it here, I really do. Nothing good ever happened to me in life, but now that I'm undead, I've never been happier.
Będziesz tak aż się duszami, jak tylko ktoś ciebie coś kupuje, co nie? Ah, go down along the side to reap the decks of the undead bird. Only unkempt crooks and liars to be found there. Hardly a place for a lady like myself. But who knows? Maybe you'd fit right in. Wycinając sobie drogę przez zastępy wrogów, to jest pewne. Tak się tam odnajdę. Dobra, to już się powtarza. Kępka krwisto-czerwonego, fioletowego mchu. Kępka kwitniącego, fioletowego mchu. Kwitnąc sobie do rzędu skrzynki, dlatego mam 0. Zatruty nóż do rzucania. Ciasto z łajna! Co?! Odrażające fekalia. Rzuć we wroga, by zatruć go toksynami, ale uważaj, powiększy się także twój poziom toksyn. Smród sprawia, że trudno nosić to przy sobie, ale zatrucie wroga toksynami zadaje przez pewien czas duże obrażenia. Fuj. Zatruty nóż do rzucania. Nóż do rzucania pokryty trucizną. Noże do rzucania mają niewielki zasięg i celność w porównaniu ze strzałami, ale umożliwiają szybki i łatwy atak dystansowy. Kiedy wróg zostanie otruty, będzie przez pewien czas odnosił nieustanne obrażenia. A myślę, tak z 10 mogę sobie kupić. Ponetna czaszka. Żwica kredowej sosny czyni w broń w prawej ręce ognistą. Czarna sosnowa żywica przypominająca węgiel drzewny. Zapalona broń przez krótki czas zadaje obrażenia od ognia, szczególnie skuteczna przeciwko istotom cielesnym i nieumarłym, którzy intensywnie boją się ognia. Chwilową klątwę sprzedaje za 4000! Trochę dużo. Żywica zgniłej sosny, która stała się trująca, dodaje efekt trucizny do broni w prawej ręce. Trawienia zatrutą bronią powodują wzrost poziomu toksyn u przeciwnika. Gdy zostanie otruty, będzie przez pewien czas otrzymać obrażenia. Logika, kośmiana sadomu, to już znamy. Pryzmat. To jest coś nowego. Ciepły kamyk emitujący piękną, migoczącą aurę złożoną z 7, rzadko z 8 kolorów. Tęczowy kamień nie robi nic wyjątkowego, ale może służyć do znakowania drogi. Można go też zrzucić w przepaść, by ocenić wysokość, nasłuchując odgłosu upadku. Jeśli po lądowaniu odgłos jest głośny, to upadek z tej wysokości z pewnością przyniesie śmierć. Okej, to może być niezłe. Kupmy sobie tak. Aha, 79 to jest maksimum, myślałem, że będzie 100. Dobra. O, człowieczeństwo też sprzedaje i kamień oczyszczenia. Ale o 2000 drożej niż tamten ziomeczek. Nie, człowieczeństwo sobie kupię. Czy to jest? Czy ona to ma? A, nie, człowieczeństwo ma jednorazowe. Czyli ten kamień pewnie też jest jednorazówką. Klątwa za 4000, czy to jest jednorazowe? No, dobra, no, kupmy. Nie, klątwy ma nieskończoność, prawdopodobnie. Żwica kredowej sosny, a jedną mogę sobie kupić. To jest w ogóle, kurde, zgniłej za tysiaka, aż to idzie. Jedną też bym sobie kupił. No, ja na szczęście jestem w stanie to zrobić dzięki duszom, które mam przy sobie. Użyjmy tych dwóch. Ty, mój skarb, Jezus. Golum, ale w wersji żeńskiej. Nie babskiej, tylko żeńskiej. A, to jeszcze strzały sprzedaje, o proszę. I bełty. Drewniany, ciężki, zwykły bełt. Drewniana, duża, zwykła, zatruta i ognista strzała. Strzały z płomienistymi grotami, strzały z zatrutymi grotami, przydatne do polowania lub do zabójstwa. Wystarczy tylko zranić cel i poczekać. No, ale raczej zranić więcej niż raz. Okej, no. Jak będę chciał, to sobie przyjdę i kupię. Na razie nie potrzebuję. Dobra, jeszcze chciałem tą żywicę zgniłej sosny sobie kupić, tylko oczywiście popieprzyłem zakładki. 700. No to zobaczmy. 100 i 100. No to kupmy sobie zatrute strzały za tyle, ile mogę. Spoko. Szkoda, że jakaś ogniska do niej nie mam. Aha, dobra, to jest koniec. Myślałem, że jeszcze dalej gdzieś pójdziemy, a tu nie. To jest tylko przejście do merchanta.
Dobra, momencik, muszę coś odczaić. Dobra, nic ważnego. Czyli tak, tam nigdzie nie pójdziemy, no to idźmy do tych głębin na przykład. Czy na przykład, po prostu idźmy do tych głębin. To jest jedyna droga, do której w praktyce mogę... Co jak gada z głupoty? To jest jedyna droga, którą mogę się teraz udać. O, to chciałem powiedzieć. Dobra. A tak, coś czułem, że na plecy mi jakiś będzie chciał wejść. Głębiny. Ale na szczęście to jest zwykły kol... Czemu ja życia nie tracę? Okej... dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę, spróbuję to naprawić. Chyba przeładowanie gry powinno załatwić sprawę. Dobra, wracam. Zobaczymy, czy teraz wszystko będzie w porządku. Duża dusza nieznanego żołnierza, okej. What the heck? Co to jest za typ? No świetnie. No i kurde, zmarnowałem jedną strzałę, no. Chyba jakiś mocniejszy. On tu idzie? Nie wiem. Nie, stoi tam sobie i... Aha, chyba jakiś... To jest chyba jakiś... Dobra, już tak, już działa. Normalnie schodzi HP. Okej, to był jakiś wyjątkowo dziwny glitch. Dobra, stusik. Jezu, musiałem sobie wrócić do kapliczki i ulepszyć tego Estusa, bo on naprawdę jest... mało skuteczny powoli. Czy to jest jakiś rzeźnik? No. Tak to wygląda. Chociaż pytanie, czy to mięso nie jest aby ludzkie. Tutaj mogę pieska zdjąć z góry, to z chęcią to zrobię. Poważnie. O, durny kundel. Ach. Dobra, i to był ten, co go tu zrzuciłem, nie? To jest jakiś inny. No nie, to chyba ten sam. O, skrzyneczka. Dobra, nie jest za szybka ta strzała. To jest taki drobny minus. Dobra, powiedzmy, że się udało. Wolałbym nie dostać obrażeń od pieska, no ale trudno. Okej, jak tutaj pewnie spadnę, to zginę, więc lepiej nie spadać. A nie, to jakiś inny. Bo ten jest bez damage'a. A tamtego strzeliłem strzał. I backstabik. O, ładnie, prawie go zabiłem tym backstabem. Au. Pierwszy. Tysiaczek, miło. Ja nie wiem, czy jak sobie wiedzieć, co jest w tej zupie. Okej, jest przejście. Dobra, wytestujmy ten pryzmat. To będzie gdzieś tutaj chyba. Jest. Użyj. No to, żem użył. Rozstawić trochę lepiej. O, powinno być dobrze. W sumie nawet bym sobie przypisał to tutaj. Bo to nie jest taki zły przedmiot. Nie, nie tu, tylko w dół.
Okej, nie jest aż tak głęboko, więc powinienem to przeżyć. Ale na razie sprawdźmy resztę. Duży żar. Proszę, proszę. Trzeci żar, jaki zdobyłem. Duży żar wysokiej jakości, obrabiany przez kowali z Astory. Ulepszenie zwykłej broni do plus 5 umożliwia wzmocnienie do plus 10. Może też zmienić zwykłą broń plus 5 w broń czystą. Czystą można wzmocnić do plus 5. Okej, czysta broń to w dwójce, wiem, że była jedną z tych, które zadawały największe obrażenia. Coś takie bazowe obrażenia. A nie, to jest zabrane zajście, dobra. A, i są pieski, dobra. Obranie jeden póki co. Kurde, ale minimalnie bym sobie inteligencję zwiększył, to bym był w stanie te pieski one-shotować z tego spela. No chodź, piesku. Na szczęście mogę ją one-shotować po prostu zwykłym strzałem w pysk. O, tu jest ten ziomek. Okej, to jest atak nieblokowalny. No kurde, jeden unik za dużo. I backstabik. No kurde, nie chciałem rzucać tego pryzmatu. Chciałem tu zabić. Dobra, troszeczkę się zużył. Dobra, raz, dwa, dziękuję. Coś o, wydropił coś. Sakwa, czyli krótko mówiąc worek, który miał na mordzie. Dobra, tutaj, czy tutaj, no tam nic już nie ma, czyli zostaje mi tylko to przejście tutaj. Mam pierśnię ofiarę, więc jakbym zginął, to dusz nie stracę, ale pewnie stracę człowieczeństwo. Tego wolałbym uniknąć. Dobra, przymierze mam opuszczone, tu jest wszystko. A, miałem tę sakwę sprawdzić. No, obrona strasznie mała. I o wiele gorsza od tego hełmu. Zakrwawiony worek nieumarłego kucharza kanibala z głębin. Wycięto niedbale dwa otwory na oczy. Jest zadziwiająco miękki i wygodny, ale raczej nic nie daje, jeśli chodzi o obronę. Dobra. Na wszelki wypadek się podleczę. A no, ale okej. Wypadek nic mi kompletnie nie zrobił. Okej, to jest płytkie. Wow! Ja pierdzielę, szczur gigant! O i co? Pewnie go muszę zabić, bo inaczej nie przejdę. Dobra. Jak se tak stoi? Ja go tam ponaparzam. Dobra, i już. Dobra, zanim sam uderzę, czy tutaj coś się znajduje? Jesteś po drugiej stronie. Boże, co nie... Jezu, jakie ma oczy wielkie. A pysk jaki paskud. No wygląda jak ja, jak się obudzę. Tutaj mam jakiś szlam. Ale nie, no tu... Dobra, nie bije mnie ten szlam. Jeszcze. Bo wiem, że w Soulsach jest taki typ przeciwnik, który jest takim wielką kulą szlamu, która może zadawać obrażenia. Dobra, elo. 1000 dusz. I człowieczeństwo? Czy to coś było kiedyś człowiekiem? Duża dusza nieznanego żołnierza. Trochę powątpiewam i mam nadzieję, że nie. Okej, to dziwo był element otoczenia. Klucz do komnaty ściekowej. Dużo szczurów. Dobra, tym się nie uda. A czy jeśli wezmę włócznie, to będę w stanie go dziabnąć? No. No nie bardzo. Mimo już byłby w stanie na spokojnie między te kraty te włócznie wsadzić. No ale dobra. Wiadomo.
Gra ma też swoje umowności. Okej. Okay. Czy to... O nie! Kurde, nie chciałem tu spadać! Ajajaj. Chciałem tego zrzucić pryzmat. Dobra, nieważne. Stało się, to się stało. Sprawdźmy ten kluczyk. Otwiera komorę ściekową w głębinach. W każdej społeczności zawsze trafiają się zepsute jednostki kryjące się chciwością. Czy zmieniłyby się, gdyby stały się nieumarłymi i zostały wygnane do głębin? Podejrzewam, że nie bardzo. O nie, znowu? Znaczy znowu, dla mnie znowu, ale bazyliszki widzę. Mam tutaj debiut swój. Jezu, to paskudnie wygląda. O, kolejny duży szczur. Ale również, jak jest duży, tak również szybko padł. Levelowanie się opłaciło. Mroczny duch rycerz Kirk zaatakował! Holy boy! I to nie jest gracz. To jest zwykły... Au! Okej, krwawienie nabija. Jezus, czy ty go bijesz, chłopie? Ripostę to czymś innym się wykonuje. Ha! Yeah! Okej, okay, padł. Gul. Duch wypędzony. Milusio. Odzyskaj pozostałą moc mrocznego ducha. Zdobyto człowieczeństwo. Miło. Chyba jedno. Dobra, póki... Na razie nie jestem połączony z siecią, więc wywalę sobie ten ryśnik, bo mi bez sensu miejsce zajmuje. Dla ludzi, którzy nie są zbytnio w temacie Soulsów, to nie był inny gracz, to był duch, który został zainkrementowany w grę przez twórców. Dobra, wiem, że chyba się cofnąłem, ale... Nie bardzo. O, jest taki! O! Jak mi na plecy chciał spaść! Glutek. Dobra, ale... Niewiele... O, kolejny? A, z sufitu spadł. Kurde, ale w Demon's Souls chyba też takie gluty były. Czy mam jakąś broń na nich, taką dobrą? Nie, spróbuję z tym nożem. Dobra, nóż tak średnio. A... sztylet? No, sztylet trochę więcej bije, no ale nie aż tyle. A pika? Też troszkę więcej. Te gluty chyba najlepszy byłby jakiś młot, mi się wydaje. Jakaś maczuga. No niestety maczugę sobie odstawiłem do skrzyni. Ale na szczęście nie są one zbyt agresywne, więc... No, Jezus, nie umiesz sobie trochę niżej tej włóczni dać? No i to, ale to raczej nie, jest przeciwnik, który się niestety będzie odradzał. Jak blisko muszę być tego gluta, żeby być w stanie go atakować? Sto dusz tylko za niego dostaję. No. Okej, to są jeszcze schody na górę. To raczej jest przeciwnik, który będzie się respawnował. O, są jakieś drzwi. Pytanie, czy jestem w stanie je otworzyć. O dziwo, jestem. Jest też drabina. Okej, to było dziwne. Kolejne przejście. Czy to już jest cofka do... O! Nie, to nie jest cofka, bo tu mi... tutaj jest gościu, którego nie zabiłem, czyli mnie tu nie było. Kolejne drzwi. Klucz do komnaty ścieko... Ognisko! Moje kochane ognisko!
Rozpalamy! Miło. Czy ja chcę już rozpalić do końca? Na razie może nie, ale będę o tym ognichu pamiętał. Zwłaszcza, że mogę do niego bardzo szybko się cofnąć, używając mojego cudu. Dobra, tu pusto. Tutaj... No, tu raczej nic nie zrobię. No kurde. A właśnie, bo może jeszcze te gluty na suficie będą przylepione. A to też nie wygląda jakieś przejście, które by się otworzyło, gdybym zapalił pochodnie? Mi trochę tak. Dobra, tutaj nawet nie wejdę, bo blokuje mnie niewidzialna ściana. O, jest przedmiot. I o dziwo, nikt tego nie pilnuje. Nikt i nic. No! Jak się jak mnie wystraszył glut chędożony. Kurde no! A patrzyłem w górę specjalnie! I co? I spojrzałem nie dość wyraźnie. Na szczęście one nie zadają dużych obrażeń, więc... Aż tak mi to nie zabolało. Jesus! Ale wystraszył mnie skubaniec. Dobra, leczonko do pełna. Kolejne drzwi. Co? Czemu mam ociężałe uniki? Nie gadaj, że... A, czekaj, ile to waży? Trzy i pół. O kurde, nie mogę tej piki nosić, no bo jest za ciężka. No, z mieczem jeszcze role są szybkie, ale z piką już są takie powolne. Czy ja tu już byłem? To jest... To miejsce, o którym myślę. Bo jeśli tak, to znaczy, że odblokowałem sobie skrót. O! Dzień dobry. Co chcieliście Chyba znaleźliśmy pierwszego piromantę w grze. Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I started to think. Thank you. Thank you dearly. I am Luensius. Or the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Coś mi sprzedasz, czy będzie tak samo jak z tym drugim ziomkiem, z tym magiem, że polecisz do kapliczki, a potem będziemy gadać? Dobra. Przekonam się później, bo gościu ewidentnie jest zbyt rozmowny. No ale trudno. Czyli dobrze, to był jednak nie skrót, tylko to było przejście, żeby uratować ziomka. Prawie, no w sumie za 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Właśnie wybiło pół godziny odcinka. No, nie licząc z intra oczywiście, bo z intrem to wybiło jakieś 15 sekund temu. No już 25. A! Czy ja te gluty ominąłem? Jak tu przychodzi... Dobra, albo ja tych glutów nie zauważyłem, albo idealnie jak jarzem tędy szedł, to one po prostu spadały mi na głowę. A przez to, że ja po prostu od razu przebiegłem do tam, na tamtą stronę, to mi nic nie zrobiły. Dobra, jak się strzały na nie sprawdzają? Beznadziejnie. O, zwykły bynajmniej, ciężka strzała duża jest w miarę okej. Można powiedzieć, że je one-shotuję. Na dwa podejścia oczywiście, no ale
Powiedzmy, że jest to jakiś rodzaj one-shota. Kasabin, jak się wbije ultem, to też cię w miarę one-shotuje. Mimo że wbija się ultem i robi ci full combo. Choć to też nie zawsze. A, proszę. Odłamek zielonego tytanitu. Okej, to już wiem, gdzie mogę go farmić. Tylko raczej dopóki nie odblokuję sobie możliwości teleportacji między ogniskami, no to raczej nie będę tego robił. Czy ja chcę odpocząć przy ognisku? Nie, lecimy dalej. Chociaż moja magia ofensywna powoli mi się kończy. Mam tylko 14 strzał, z czego 11 słabszych. Dobra, sprawdźmy to przejście. Starczo, Jezusie miłosierny! O kurde! Zabij tego szczura! Wielki topór! Pięknie! Nowa broń. Sprawdźmy ją. 14 punktów. Już to dobra, już nie będę musiał trzymać tych kilogramów. 14 punktów wagi. A i mam za mało siły, aby tym władać. Ile to wymaga siły? 32 punktów. Czyli brakuje mi 8. Okej. Ten wielki topór to solidny kawał żelastwa. Jednym ciosem może posłać wroga w powietrze, ale potrzeba do tego nie lada siły. Trzeba też celnie wyprowadzać uderzenia, bo każdy nieudany wymach to wręcz proszenie się o ripostę. O, czyli mega ciężka broń, która karze ciebie. O, siema. Kurde, szczur w pudełku. Był pajac, to jest szczur. Był pajac, to jest iszczu. Ten jak do kolonii zaraz poleciał. Kurde no. A bo tamten nie żyje. A i to jest to przejście, dobra. Jesteśmy tutaj z drugiej strony. O, jest przedmiot. Jest zejście niżej. Nie ma glutów na ścianie. Dusza nieznanego żołnierza. Ognisko. O, o. O, o. Czy to boss? Czy to boss? No, tam na pewno czeka mnie śmierć. A natomiast sobie... Umarł szczur. Dobra, YOLO. Przeskoczmy. Jest, udało się. Teraz by mi zrobił unik, a nie przeskok, to już nie wiem, co bym sam ze sobą zrobił. Kolejny przedmiot. Jakbym tutaj gdzieś znalazł ognisko, to nawet bym się cieszył. Wow! Znowu ten typ! Może nie ten typ, no ale znowu taki typ! Strzelił mnie. To jest tak tańczy jak pajac. Dobra, ciężką strzała duszy powinna go zabić. Pięknie. Dziękować. Jest taki ragdoll. Czy coś jest na suficie? Chyba nie. Zmień tę broń. Dobra, wzajemnie się trafiliśmy, ale to jest średnio istotne. Kurde, myślałem, że to się będzie chował w tym pudle, no. W tych pudłach właściwie. To w skrzyniach, a nie pudłach. Super, dwa szczurki. No. Won. Dobra, mam chyba te kępki. Tak.
No to wyleczmy się. Warto było ich nie... nie zostawiać w skrzynce. A proszę, jednak coś jest. Duży odłamek tytanitu! O, duża... duża miejscówka. No, wygląda jak... a... wow, ej, to jest... to jest wyrwa, przez którą wlatuje światło? Czy to jest jakaś wyrwa między... czy szczelina między światami? Dobre pytanie. Dobra, to jest albo arena walki z bossem, albo wyjątkowo duża miejscówka. Choć bardziej obstawiam to pierwsze. Podleczmy się. 36 minut. Dobra, tu... o nie. Jolo. Boss? Czy to jest? Czy to jest to przejście? Tak, to jest to przejście. Dobra. Czyli to był tylko taki straszak. Nie, to musiał jakieś wyrwać, przez ten światło wpada. Znaczy, z naprawdę małej jego ilości. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten odłamek tytanitu. Duży odłamek tytanitu. Do wzmacniania broni większa niż tytanitu. Wzmacnia zwykłą broń do plus 10, a czystą do plus 5. Aha, dobra, czyli... tak odłamkiem czystej nie wzmocni, musimy mieć dużo odłamki. Odłamki, fragmenty... dobra, to nieważne, to już było. A tam miałem co dalej? Grudkę tytanitu. Ale nie pamiętam w sumie, gdzie ją zgarnąłem. Dobra, czy tu jest gdzieś jeszcze jakieś przejście? A, no tak, jest. Glut go pilnuje. Dobra, zdechu. Co zostawił? Nie bardzo. A kurde, ale skubańsko ukryte. O nie! O! Okej, nie zginąłem, to jest aż w szoku. Dobra, podlecz się. Gin! Okej, myślałem, że to będzie pewna śmierć, ale nie. Znaczy, wróż, no pewnie to by była pewna śmierć, gdybym miał mniej HP. Dobra, odejdź z tego. W dwójce pewnie, że to mogło mnie zamienić w kamień. W ogóle, czy to będzie widoczne? Nie bardzo, musiałbym się jakoś... O! Dawaj, obróć się. No, obróć się. Bo de facto te wielkie, to nie są ich oczy. Ich oczy są gdzieś tutaj niżej. Pod tym czymś, takie o, widzicie? Tutaj, taka mała kropeczka. To jest właśnie oko, tak naprawdę, tego bazyliszka. Duża dusza nieznanego żołnierza, okej. Okay. Wypiję za znalezienie tego. Czy ja już tu byłem? Nie, bo jest tu więcej przeciwników. Okej, okay. Tym razem nakładają klątwę. Teraz w sumie jeszcze nie bardzo wiem, co robi. Ale jedno jest pewne, nie bardzo chcę się o tym przekonywać. Choć w sumie, gdybym został przeklęty, to mogę to odczynić. Mam przy sobie jeszcze chyba dwa... oko śmierci, okej. Mam przy sobie jeszcze chyba dwa te kamyki, które mi to umożliwiają. Pierścień złego oka! Nice! Kolejny pierścionek. Cóż ty mi dajesz? Absorbuje HP pokonanych wrogów. Według legendy w tym pierścieniu zaklęty jest duch potwornej bestii, która przepuściła szturm na Astorę. Potwór nadal łaknie krwi, pochłaniając esencję życiową powołanych wrogów. Okej, okay, czyli ja zabijam wrogów i troszeczkę się leczę. Miłe. Ale mam tylko dwa pierścienie możliwe do założenia, więc musiałbym albo zrezygnować z pierścienia Havla, albo z pierścienia ofiary. No niestety, pierścień Havla gwarantuje mi szybkie role. Dobra, to zrezygnujemy z pierścienia ofiary.
Ale właśnie zamiast pierścienia Havla go sobie założę. Bo pierścień... Bo akurat jakbym miał szybko sobie zmienić, to będzie lepiej mi zmienić ten pierścień... Ten pierścień złego oka na pierścień ofiary. W razie gdybym miał zginąć. Tam kolejny bazyliszek. Czekaj, czy jest to więcej niż jedno ognisko? Kolejne bazyliony. O, jeden zginął przypadkiem. W sensie, no, przypadkiem dla siebie, bo mi się nadział na miecz. Dobra, co my tu mamy? Kolejna dusza do znaleziona. Czy musimy powiedzieć do znalezienia? Co jest tutaj? Przejście. Tutaj nie ma dalszej drogi, a tutaj... Dobre pytanie. 41 minut odcinka. A nie, to się cofa, dobra. Czyli tutaj już byłem. Jakimś cudem. Nie kojarzę tego miejsca. Dobra. Spróbuję dostać się jeszcze tam, gdzie był ten bazylion. Okej, okay, tu był wcześniej. Cofnij. Okej, okay, gdzieś tam na dole, no to olewam go w takim razie. Chyba, że będę mógł go zabić. Okej, okay, mogę. No to pyk. Dziękować. Troszeczkę się za niego jeszcze wyleczyłem. Znowu? Jezus, drugi raz się dałem na to zrobić. Dobra, ale to jest jednak ścieżka. Tak, to jest ta ścieżka, gdzie byłem, czyli tutaj... O właśnie, tutaj się teraz mogę na spokojnie cofnąć. Tylko kurde, jednak musimy się do ogniska cofnąć, żeby... O... Nie unik! Masz przeskoczyć! Czemu skakanie w dwójce jest tak, jest o wiele łatwiejsze, no? Nie, jednak nie ma przedmiotu. W dwójce wystarczy tego biec i wcisnąć lewą gałkę, a tutaj muszę wcisnąć unik i gałkę do przodu. No, i to jeszcze nie zawsze wychodzi. Dobra, myślę, że zbiorę ten przedmiot, cokolwiek to jest, i cofnę się do ogniska. I w następnym odcinku będę się dalej bawił. No kurde, no! Będę się dalej bawił w... zwiedzanie tych głębin, choć mam dziwne wrażenie, że odkryłem już dość sporą ich ilość. No kurde, co ja mam sprintować? Tak, ewidentnie tak. No wreszcie. Człowieczeństwo. Kurde, no. Liczyłem na coś więcej. Dobra. No to tak, tutaj nie ma co zwiedzać póki co. Wieczny ten ragdoll w Soulsach jest już legendarny, mam wrażenie. Pójdę tędy, to się niby cofam, ale gdzie konkretnie? Bo są tutaj trupy zabitych przeze mnie przeciwników, ale ja tutaj nie... dobra, to jest ten spadek. Okej. Okay. To jest ten sam początek, jakżem tutaj zaczął się łazić. No, tu mnie ten duch zaatakował. Dobra, ale... Ty, czekaj. To może dałbym się jeszcze cofnąć do tego jednego... miejsca... To jest to miejsce? Nie, ale to miałem też zwiedzać. Czekaj, czy ja poszedłem wtedy na górę? Czy poszedłem gdzieś... Tak, poszedłem na górę, tam jest ognisko. Dobra. Tu jest jakieś przejście. Tu jest przeciwnik.
co jest tutaj? Lepszy widok na tę dużą komnatę. Jest przejście. Nie, tu będzie boss jak nic. Jest mgła i jest duża arena. Tu będzie boss jak nic. Wow, serio? Czy ja tu? Nie, byłem na wyższym piętrze. Dobra, już myślałem, że byłem i tak blisko byłem znalezienia wejścia gdzieś. Dalej, ale... nie byłem. Ustawo, czyli... przejście na dół mi tylko zostaje. Dobra, teraz żebym się nie cofnął zaraz do ogniska, które mnie nie interesuje. Jeszcze raz muszę sobie ten cud sprawdzić. Do domu. To jest cud, który przynosi do ostatniego ogniska, przy którym odpoczywał. O, tam w ogóle literówka. Odpoczywał, zamiast Y jest T. Okej, czyli jednak nie mogę użyć cudu, bo to mnie nie przeniesie do tamtego ogniska. Rycerz Soler znowu do przyzwania. O. Ciężka kusza i ciężkie bełty, spoko. Oj, oj, oj. No, i tu już jest ścieżka do tego bossa. Dobra, odcinek długi, ale jolo, spróbujmy tego bossa jeszcze zabić. Ale na wszelki wypadek zamienię sobie na pierścień ofiary. Nie będę mógł używać w ogóle czarów, no poza leczeniem oczywiście. Ma tylko jedną ciężką strzałę duszy, no ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Pierścień w razie czego chroni moje dusze i być może człowieczeństwo. Jolo. Co my tu mamy? Z kim bądź z czym przyjdzie mi się zmierzyć? What the fuck is that? To jest smok czy krokodyl? Ziewający smok! Ni cholery! Nie przypomina mi to smoka, ale okej! Okay. Szybko zbierzmy przedmiot. A to jest chyba set, który na początku gry dostałem. Okej, okay, sprawdźmy, jakby się na nim magia sprawdzała. Zajebiście, to sobie wyczułem moment. Dobra, tu jest jakieś przejście? Nie, tu nie ma przejścia, dobra. Znaczy, jedyny pocisk jaki miałem, to sobie właśnie zmarnowałem, no ale trudno. Uznać tego smoka. A okej, okay, on sobie może iść i zadaje mi przez to obrażenie, spoko. Jak tam? No, nie tak źle się sprawdza. Czekaj, czy ja mogę mu uciąć ogon? Bo wiem, że się dało w dwójce. W dwójce też były takie smokopodobne kreatury i ponoć jak się im odcięło ogon, to mogła wypaść jakaś broń. W sensie w DLC-ku do dwójki był jeden smok, ale... no, tego DLC-ka niestety na konsoli nie udało mi się przejść, bo tknę na bossie, który jest zaraz przed tym smokiem i za każdym razem mnie ten cholerny boss rozwalał. Wow, nie wiem jak ja tego uniknąłem, ale okej. Okay. O nie. Dobra, dawaj. Ale fajne odcinki nawet teraz mi wchodzą. Praktycznie boss za bossem. Ale to jest nie początek gry, więc no... nie mam co się aż tak dziwić, nie? Ale tak se strasznie ten ogon chroni, zauważyliście? No... nawet krok... znaczy, dobra, krok zrobił, no ale zakończył go i chwilę później dostaje damage. Dobra, tak cały czas tam ogon naparzał, no. Aż uda mi się go odciąć. Poprawka, o ile... znaczy, i wróć, o ile uda mi się go odciąć, nie? Bo to jest też dobre pytanie, bo ja tak też mocno zakładam, że jak odetnę ogon, to coś z niego wypadnie, no ale kto wie. A nóż wypadnie. Dobra, ciężki atak spróbujmy. Okej, okay, udało się. Weszły wszystkie trzy. Okej, okay, nie chciałem tego kompletnie odwracać, no ale okej. Okay. Stracił równowagę teraz, czy jak?
Au. Grzmotnął mnie ogonem. Dobra, jest tu sik. W zasadzie zwykłe leczenie, bo szybciej się kastuje. Ale kurde, musisz tak łazić. Stój w miejscu, żeby ci mógł odciąć ten ogon. Jest! Wielki topór smoczego króla, okej. Z innymi smokami też będą chciały tego sprawdzić. Topór oczywiście sprawdzimy dopiero po walce, bo nie ma zamiaru go teraz ekwipować. A tym bardziej sprawdzać opisu. A jaki to ma sens, że w ogóle w ogonie był topór? Jezu, sorry. Kurde, błyskawice były dobre ponoć na wszystkie smoki. Mam tą żywicę chyba. Spróbuję ją zaaplikować. Żywica. Żywica złotej sosny. Broń ma obrażenia błyskawic. Jedziemy. Wbiłem. Teraz nie. Okej, są troszeczkę większe obrażenia. Widać. Skaczę? Skacz. Dobrze. O, Jesus, macie. Dobra. No kurde, no! Aha, czekaj. Ciężki atak? Dobrze. Jeszcze jeden cios jest po nim. I dziękuję! Walka zakończona! Klucz do Blighttown! Okej. Okay. Jezu, teraz mnie tak naszło. A co, jak on na mnie spadnie, mnie zabije? Boże, ale byłby fail! Ale to byłby fail! Jakby się to zabić w tak głupi sposób. Ale okej, okay, dobra. Boss zabity. Dobra, czy on się stąd wynurzył? Czy tu jest jakieś zejście? Ni cholery, nawet woda nie wygląda tak, jak powinna. Dobra. No to dobra, ile? 53 minuty. Tutaj nie wskoczę. Kurde, gdzie może być to Blighttown? Ciekawe. A, proszę, czyżby tutaj? Nie, to zwykła cela. Znaczy cela, to zwykłe kraty, a nie cela. Tutaj pozostałość kolumny, tutaj tędy przyszedłem. O, czy to mogę otworzyć? Nie, to też tylko zwykłe kraty. Czy na tej arenie znajdą się jakieś drzwi? Czy muszę tego Blighttown szukać w kompletnie innym miejscu? Nie, raczej w innym miejscu. Kurde, no. Ale, no, nie powiem, nawet fajnie wyszło. Chyba w jednym odcinku przeeksplorowałem całe głębiny i jeszcze zabiłem bossa, który dał mi kluczyk i nową broń. A właśnie, a propos, sprawdźmy jedno i drugie. Kluczyk. Klucz do Blighttown. Otwiera w głębinach drzwi prowadzące do Blighttown. Czy Blighttown? Połknięty przez ziewającego smoka. Jak sugeruje nazwa, w Blighttown panuje zaraza. Nawet brudni mieszkańcy głębin zdają sobie sprawę z zagrożenia. Zbudowali te potężne drzwi, by bezpiecznie odizolować się od reszty miasta. A, dobra, to już wiem, które drzwi. Bo były takie jedne duże drzwi. Minąłem je, jak tutaj szedłem. Te takie, wiecie, takie duże żelazne. To pewnie o te drzwi chodzi. Czekaj, gdzie ja? Szedłem tędy, czy... Tak, tędy. Dobra. Teraz gdzie to było? To było tu? To było tu. Dobra. To są te drzwi, o których myślałem. A pytanie, czy są to te drzwi... Czy są to drzwi, do których pasuje ów klucz, który zdobyłem? Tak jest! O, ale jak mega powoli to otwiera! Jaka ciemnica się tu nagle zrobiła! Jaka dziura! Okej, ale widzę, że nie ma tu ogniska. Niestety, bądź nie.
A dobra, jest drabina, po której mogę zejść jak człowiek, a nie skakać jak debil w przepaść. Dobra, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja na razie wracam do ognicha, żeby przy nim odpocząć i, co ważniejsze, rozpalić je, aby odzyskać wszystkie moje estusy. A w kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się eksploracją Blighttown. Ja się jeszcze poza nagraniem myślę, że troszeczkę podfarmię, żeby mieć troszeczkę więcej możliwości, jeśli chodzi o władanie na przykład broniami, a może na przykład tym toporem, ale to jeszcze muszę sprawdzić go, bo w sumie miałem to zrobić, a finalnie tego nie zrobiłem. Dobra, to się nie da. Wielki topór smoczego króla. 50 do siły. Wow. No ja nie wiem, czy chcę sobie już siłę podnosić na 50 punktów. Zwłaszcza na tak, no powiedzmy, no wczesnym etapie, bo to dalej jest wczesny. Tak naprawdę ten mój poziom jest naprawdę przekokszony. Jak ja tutaj one-shotuję większość przeciwników jednym strzałem. W sumie jak sugeruje sama treść tego wyrażenia. One-shot. Dobra, opis. Wielki topór. Ten topór wykonany został z ogona ziewa... A wykonany, dobra, czyli nie, czyli ten ogon, jak go odciąłem, to się zmienił w ten topór. A nie, że topór był w ogonie. Okej. Okay. Został wykonany z ogona ziewającego smoka, dalekiego krewnego przedwiecznych jaszczurów. Kipi on wręcz od mistycznej mocy, którą można wyzwolić chwytając go oprócz. No, niestety, nie mogę władać tą bronią w sposób, jak to się mówi, nieprofesjonalny, tylko, no po prostu nie mogę dobrze władać tą bronią. Ona jest jak postać waha, ale pytanie, czy jakbym miał te 50 punktów, to czy też by się wahała, czy to jest jakby pokazanie, że nie jestem jeszcze że nie mam wystarczająco dużo punktów, żeby dobrze władać bronią. Tą bronią, w sensie. Okej. Okay. Oraz trzecie i ostatnie człowieczeństwo, jakie posiadam. I 20 buteleczek dla mnie. Dziękować. Dobrze. Okej, czy to jest iluzoryczna ściana? Nie, ale kurde, musiałem sprawdzić, bo tak trochę dziwne by to było, jakby tutaj było tylko ognisko. Dobra, toporek w takim razie zamieniamy na miecz półtora ręczny. No to cóż, ja teraz pochowam wszystko, czego nie potrzebuję w tym pudełku. Myślę, że troszeczkę się podfarmię jeszcze poza nagraniem. Bynajmniej na tyle, żeby sobie, nie, może do 28 punktów wyrównać statystyki. Wolałbym się naprawdę wrócić do kapliczki zjednoczenia. Bo wiem, że tak w trójce się. Bo wiem, że w trójce kapliczka Firelink nazywa się kapliczką zjednoczenia. Ale nie wiem, czy to nie będzie zbyt ryzykowne. Zresztą no wiadomo, mógłbym nie siadać po prostu przy tym ognisku i potem bym się wrócił tutaj. Ale może poczekajmy. Ognisko jest rozpalone, jak to będziemy możliwość teleportacji, albo jak odblokujemy skrót do kapliczki, no to wtedy możemy się tam przenieść. Ale powoli rozważam, żeby się tam przejść, choćby tylko po to, aby wzmocnić sobie butelkę Estusa. Godzina lekko ponad materiału, ale to już jest finalnie koniec tegoż odcinka. Ja tam... No tak, tam gościu stoi, bo przecież odnowiłem wszystkich przeciwników. Ale tak, no ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym materiale z Dark Souls Remastered. Na razie.